Nazywam się Łukasz Kucharzewski, jestem aktorem Teatru Miejskiego w Gliwicach. W przedstawieniu Damy i Huzary w reżyserii Gabriela Gietzkiego gram majora. Nazywam się Aleksandra Maj, odgrywam rolę pani Dendalskiej, jednej z trzech sióstr naszego głównego bohatera, można powiedzieć, pana majora. Zosia ma 18, za 10 lat będzie miała 28. Prawda. Za 15, 33. Prawda. I już po młodości. Nazywam się Izabela Baran, jestem aktorką Teatru Miejskiego w Gliwicach i w spektaklu Damy i Huzary wcielam się w rolę Zofii. Ale nie znasz mnie jeszcze, wać pan dobrodziej. Ale poznać możesz. Nazywam się Michał Wolny, jestem aktorem w Teatrze Miejskim w Gliwicach. Gram teraz Edmunda w spektaklu Gabriela Gietzkiego Damy i Huzary. To jest senne wyobrażenie 56-letniego majora, który absolutnie, moim zdaniem, lubi myśleć o sobie jako o 33-letnim, 35-letnim mężczyźnie, który świetnie się bawi, który potrafi korzystać z życia, robi to wręcz zawodowo. Ja nawet nazwałbym go hedonistą, absolutnie. I nie widzi w swoim życiu kobiety na stałe. A pan kolega kiwnie głową i już ci po wszystkiemu. Wszystkie trzy siostry jesteśmy takie raczej charakterne. Mówcie bardzo, nie przeszkadza! Zostawiam! Się sprzeczamy, która ma rację, która wie lepiej. No i oczywiście przyjeżdżamy na wioskę do swojego brata, żeby go wprost ożenić. Za dobre chęci dziękuję, a układu nie przyjmuję. To tu jest ta praca, bez ruch. I Ania za chwilę zaczyna z Zosią ją prowadzić, iść. Po kroku, powoli stawiając, dojdzie do celu, a tym jest być panią domu. A pana znawać. Zostawiam cię sam na sam. Jest to najmłodsza z dam i ona właśnie marzy o spełnieniu miłości takiej najczystszej, o którą nie trzeba walczyć, która po prostu nam schodzi z nieba i jest dana. No mój porucznik, w jednej nieszczęsnej utarczce, kiedy każdy tylko o sobie myślał, a ja raniony, on mnie szukał. Postrzegł, zebrał kilku walecznych, natarł na nieprzyjaciół i własnymi piersiami osłonił tamto mnie broniąc. Aj, dobrze do tego. No, teraz do. Więc tej walki totalnie nie rozumie i się dziwi, dlaczego ona się dzieje. Edmundzie, radź to robić, bo zginiemy obojga. Zginiemy. Zapisz Marek będzie. Co to za pytanie? Edmund reprezentuje taką flankę niewinności w spektaklu, która jak te wszystkie postaci coś kombinują i utrudniają sobie życie, to on też utrudnia, ale powiedzmy najmniej i najbardziej to jest niewinne. Cudowne jest to, że to wszystko się zmienia u majora i wtedy ma wielką zagwozdkę. Ale co rzucacie na to? Jeszcze nie wiem. Moje więc zdanie, weź tubkę kremu, namydl ją i spotkaj się z nią o północy na rozstaju.